Cześć Mariusz. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ejka, jak twoje zdrowie? Moje zdrowie dobrze. Hej, Tomek. Hej. Dobra? O właśnie, nawet tak. Ty jesteś na pełnym ekranie, jak tak jest. O jeszcze. O tak, tak by było super. Ale my mamy ten kryształ ciekawa, czyli możemy dać cienkę. Znaczy, no, jak jest ładna pogoda, no to wychodzę z psem na dwór. I zaraz pies to pokażę. Dalej, chodź. Siedź. Zostań. Leć. Dobry pies. Znaczy, mam podwórko, tam dbam od niego, tam koszę trawę przeważnie, płot. No, żeśmy to wynagradzali, no to tam jest roboty przy nim. Ty miałeś taką piękną bluzę, chciałam ci powiedzieć. Dzięki. Na początku całej pandemii to wychodziłam co 8 dni na zakupy jedynie. Tak. No nie bój się, Dolusia. Co ty się boisz? Co ty tam robiłaś w czasie trwania całej tej pandemii koronawirusa w domu? Co ty, jak ty tam czas spędzałaś w domu? Byłam w Gdańsku, byliśmy na morzu, co ja jeszcze robiłam? Byłam w Olsztynie. Znaczy, z tyłu tak przeważnie to koszarko spalinową. Wykonywałam projekty na Batik, albo szukałam w internecie jakieś projekty. Z kręgów wsparcia mieliśmy przed pandemią wyruszyć do siłowni, bo zamykane wszystko było, więc postanowiłam zorganizować się w domu. Ja w domu się czuję dobrze niż w ośrodku przez tego koronawirusa. No to też dużo paliwa szczególne, a za każdym razem. Że jest koronawirus, te maski, dla mnie to jest dziwne. Grzybka się kończy czasami, to tam paliwo się kończy, to tam godzina jest, żeby to pokosić. Widać? A co to za książka jest? Jeszcze raz powiedz. Mam na barce. To nie wiem, czy dobrze wymieniłam, ale także to fajnie, że czytała, bo Harlekin, o właśnie, siostra, bo mówię, że Harlekin. Imiona mają Nela, a pan Nel Kapsel. Chyba kochasz te piesy, co? Tak, kocham je. O, zobacz. Co jest? To jest Panda. Panda. Nela? To jest Nela? A kapsel leży, to nie. To mnie mu spokój, bo on śpi, on lubi spać. A póki co ćwiczysz sobie w domu, super, dbasz o formę. Nie wiem, co inne sprzęty, ale musiałbym coś zrobić. Jak w domu jest na podwórku zajęty, no to się jakby coś, zawsze coś się na dworze znaleźli, nie? Poza tym to lubię sobie tak wieczorami długo filmy pooglądać, potem długo pospać, jak to ja. Podczas tej pandemii to dbałam o swój dom, gotowałam, sprzątałam i jak to. I dodatkowo jeszcze mieliśmy spotkania właśnie, ona jest moją dietetyczką, co tak to. I to było bardzo fajne. Dobra, buziaczki ode mnie dla ciebie. Buziaczki. Dzień dobrego, pa, pa. Dzięki, hej.